Siemano, witam Was Pęczat w kolejnym odcinku serii Amigowe Oryginały. Dziś wspólnie sprawdzimy sobie, co ma do zaoferowania box z kolejną amigową mordoklepą. Tak, mordoklepą. Kolejną mordoklepą na moim kanale i można by pomyśleć sobie, ten Pęczat tylko mordoklepy i mordoklepy w kółko mordoklepy. On to jest albo wielkim fanem tego gatunku gier, lub po prostu rajcuje go porządne klepanie miski. I wiecie co? To prawda jest. Jestem wielkim fanem tego gatunku gier, więc dziś wspólnie sprawdzimy sobie, co ma do zaoferowania Big Box z grą Body Blows Galactic w wersji na kości AGA. Zaczynajmy. Body Blows Galactic to wszystkim dobrze znana, kultowa wręcz mordoklepa na naszą ukochaną przyjaciółkę. I jak większość tego typu gier na Amidze, posiada swoje plusy i minusy, ma swoje zady i walety. Można ją lubić, można też nienawidzieć, lub jak to w życiu bywa, można podziwiać jej piękno i pogodzić się z jej wadami. I jakoś to będzie. Pierwsza część tej gry została wydana przez Team 17 w 1992 roku i była to dosyć udana produkcja, przynajmniej pod względem graficznym. Bo tego, że była ładna, nie można jej odebrać. Postaci były bardzo kolorowe oraz dosyć bogate w detale, a do tego całkiem przyjemnie animowane. To samo tyczy się też teł, jakie mogliśmy podziwiać podczas samej rozgrywki. Te również były kolorowe oraz posiadały sporo szczegółów, które potrafiły przyciągnąć wzrok gracza, czyli po prostu oderwać od walki. Mi szczególnie przypadła do gustu lokacja wojownika ninja ze smokiem w tle. Pięknie dobrane kolory, mroczny klimat, po prostu świetna. Do tego należy dorzucić bardzo fajną muzykę oraz efekty dźwiękowe z okrzykami fighterów i otrzymujemy bardzo fajną produkcję. Tyle, że nie do końca, bo teraz minusy. W sumie to jeden minus, który nie jest tak jakby minusem, jest czymś oczywistym dla tej gry, czyli sterowanie. Sterowanie oparte na jednym przycisku Fire. Ciosy wyprowadzamy przez przytrzymywanie przycisku Fire i wychylanie gajgi w odpowiednim kierunku. Cios specjalny wykonujemy przez dłuższe przytrzymanie przycisku Fire. I wydaje się to być w porządku, fajnie, spoko i super. Niestety w praktyce takie nie jest. Strasznie utrudnia to grę, sterowanie jest mało precyzyjne, wyprowadzanie ciosów jest mało precyzyjne, mało intuicyjne i w efekcie naprawdę utrudnia to samą rozgrywkę. Powoduje, że gra jest o dużo bardziej trudna, uciążliwa niż mogłaby być tak naprawdę i przez to zniechęcała do siebie masę graczy. Po prostu nie ma tej takiej finezji jak w Street Fighterze. Ta walka nie jest tym samym, czym mogłaby być, nie jest tym, czym jest w Street Fighterze, bo ta gra to jest odpowiednik Street Fightera, tym też chwalą się autorzy. Tyle, że do tego sterowania idzie się jednak przyzwyczaić i gdy już opanujemy, to jakoś po prostu później idzie. A pierwsza część była tak popularna, stała się tak popularna mimo wszystko, że autorzy, czyli Team 17, postanowili wydać drugą część, czyli Body Blows Galactic w roku 1993. No i tutaj zmiany są dosyć spore i takie, no, na plus. Mamy więc do wyboru więcej postaci, które są jeszcze ładniejsze niż w poprzedniej części. Mamy nowe lokalizacje, które prezentują się naprawdę zacnie i wykorzystują możliwości układów graficznych Amigi chyba najlepiej jak się da. Mamy świetną muzykę i efekty dźwiękowe, mamy też lepszą animację, mamy po prostu idealną bijatykę na Amidze. No prawie, bo to co się nie zmieniło to oczywiście sterowanie, które dalej oparte jest na jednym przycisku Fire i wychylaniu gajgi w odpowiednim kierunku. Widać, autorzy stwierdzili, że ten system sterowania jest po prostu spoko. Jest dobry i nie należy go zmieniać. No i niestety, tutaj też należy się do niego przyzwyczaić, po prostu, ale idzie to zrobić. Dobra, a teraz rzucimy sobie okiem do tego boksa. Na ten boks zobaczymy, co on ma do zaoferowania. A więc mamy boksik, który prezentuje się naprawdę fajnie, zarówno pod względem graficznym, jak i samego też stanu. A więc sam boks jest w kolorze czarnym, jest cały w kolorze czarnym i mamy tutaj widoczne elementy graficzne. Po to jest to zrobione prawdopodobnie, żeby przykuć tutaj wzrok kupującego, gracza. I mamy tutaj widocznych bohaterów naszej gry. Mamy więc Inferno, mamy Dino, mamy Fantoma, mamy Azone, mamy Juniora i mamy Dana. To są dwie jakby główne postaci też z pierwszej części tej gry. No i tak, sam tytuł gry, komputer, na jaki zostało to wydane, ta wersja Amiga 1200, Amiga 4000, czyli po prostu kości AGA. Ciekawostka, ta wersja gry pochodzi z polskiej dystrybucji, którą zajmował się Marksoft, czyli
To jest polska dystrybucja, w środku też jest instrukcja w języku polskim, ale do tego dojdziemy za moment. Tak prezentuje się front, jeżeli chodzi o spód. A na spodzie jeszcze więcej informacji odnośnie samej gry i tak dalej. Oczywiście screeny z gry, które prezentują się naprawdę wyśmienicie i zachęcają do kupna ewidentnie bez żadnego ale. No grafika w tej grze jest świetna i to nie podlega dyskusji. Oczywiście informacja, że 32-bit AGA version i to tak naprawdę wszystko. Również czarny kolor, no i elementy graficzne, tak samo jak na froncie, żeby rzucało się to w oczy. Oczywiście co ta gra oferuje, czyli 12 zawodników, 6 światów, Brilliant Speech, czyli Brilliant, wspaniałą mowę, efekty dźwiękowe i oryginalną muzykę, jest wspaniale grywalna, Fast Action, czyli szybka akcja, jest grywalna, bardzo grywalna, jest wspaniale grywalna, jednego, dwóch graczy i Smooth Scrolling 50 Hz, czyli płynny scrolling 50 Hz i tak naprawdę wszystko. I to tyle, jeżeli chodzi o spód tego boksa. A więc otwieramy i zobaczymy, co mamy w środku, w tym boksie. A w środku mamy, tak jak mówiłem, polska dystrybucja, więc mamy instrukcję oryginalną w kolorze i instrukcję po polsku, to już jest zwykłe ksero. Może zacznę od instrukcji w języku angielskim, oryginalnym, czyli no, tak naprawdę grafika. To jest to samo, co mamy na okładce. Dokładnie to samo, czyli autorzy się nie wysilili. O front, jeżeli chodzi o tył, no to tak naprawdę nie ma na czym tutaj zawiesić oka. Oczywiście mamy wprowadzenie. Jest to bardzo prosta, jak zwykle chwytliwa bardzo historia. Otóż po pokonaniu złego Maxa, Dan i Junior postanawiają zdobyć tytuł Mistrza Galaktyki. No i wyruszają w podróż, żeby pokonać kolejnych zawodników i zdobyć swój ukochany tytuł. Wymarzony tytuł. I to tyle tak naprawdę. I instrukcja tutaj zawiera wszystkie opcje, jakie mamy do wyboru i tak dalej. No, tak naprawdę to jest wszystko jedno i to samo. Czym się wyróżnia wersja na Amiga 4000, czyli AGA chipset, czyli mamy lepszą grafikę, tak jakby teł, lepsze efekty dźwiękowe, lepsze jakości, lepszą muzykę i tak naprawdę tyle. W praktyce nie idzie zauważyć aż tak bardzo tej różnicy w samej grze, bo tak, jeżeli gramy, to a nie przykuwamy uwagi do szczegółów, to tak naprawdę nie ma o czym gadać. I cała instrukcja to jest w kilku językach, wytłumaczone co, gdzie, do czego. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o instrukcję w języku angielskim. Jeżeli chodzi o instrukcję w języku polskim, to jest przetłumaczone tak dosyć bezpośrednio, bym powiedział. Tutaj gdzieś czytając to, spotkałem się z takim fajnym zwrotem. Nie wiem, czy teraz go znajdę. Znalazłem. Proszę bardzo. Nie ma możliwości instalowania Galactic na dysku twardym. Dyskietki dostarczone przez nas nie są standardowymi dyskietkami w systemie Amiga. Próba instalacji programu na twardym dysku może doprowadzić do zniszczenia oryginalnych dyskietek. Przeto nie polecamy próbować. Przeto, jakie zwroty. Tak, nie są w sensie Amiga DOS, tak? W tym nie są w systemie. Nie można ich zainstalować, ale przeto nie polecamy próbować. Później jest napisane, że to może doprowadzić do zniszczenia samego nośnika, tak jasne. Wiadomo, o co chodzi. To jest wszystko to samo, co w tej instrukcji oryginalnej. Po prostu mamy też opisane wszystkie ciosy, tak, wszystkich naszych bohaterów. Mamy opisany sposób wyprowadzania ciosów, czyli trzymamy przycisk i wychylamy w odpowiednim kierunku. Zaznaczone wszystko jest tutaj ładnie cyferkami. A później te cyferki mają odniesienie tutaj na poszczególne ciosy naszych postaci. I to tyle. Więc mamy i oczywiście na sam koniec ładna tutaj Mark Softu logo. No cóż, akcencik bardzo fajny. Polska dystrybucja, po polsku instrukcja, bardzo fajny. Zawsze jakiś dodatek. I to było tyle, jeżeli chodzi o instrukcję. No i mamy same dyskietki. Dyskietki sztuk dwie, z sitodrukiem, nie ma żadnej fajnej grafiki na nich, nie ma nic tak naprawdę. Jest tylko opisane, co to za gra, Body Blows Galactic, dysk pierwszy, dysk drugi, na jakie komputery, na jakie Amigi i to tyle. A dyskietki, jak zawsze, w stanie bardzo dobrym i tutaj nie ma się czego czepiać. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o zawartość tego boksa. A teraz nie pozostaje nic innego, jak przejść do sprawdzenia. No i oczywiście troszeczkę pogramy. Amiga 1200 tutaj mam podłączoną, przygotowaną do rozgrywki króciutkiej. I zobaczę, czy jeszcze pamiętam, jak się w to gra. No to lecimy z tematem. No i dobra, lecimy. Ale zanim zacznę, oczywiście coś, o czym zapomniałem. Za grę dałem 30 zł. Kupiłem ją na Allegro plus koszty wysyłki niecałe 40 zł. I ta cena była bardzo dobra. Jedna osoba zainteresowana, ale po pierwszej licytacji przestała być zainteresowana, odpuściła, no i udało mi się kupić za 3 dyszki. Wersji AGA Body Blows Galactic, dobry zakup. Tak mi się wydaje. Dobra, a więc Amiga odpalona. Dysk pierwszy do stacji, niech ją załapie.
oczywiście Endos. Tak jest. I resetujemy Amigę i patrzymy, jak to działa. No ewidentnie czyta. Ewidentnie czyta i nawet radzi sobie bardzo dobrze. A propos logo Team 17. Jeżeli chodzi o Body Bros Galactic, z tą grą miałem styczność w szkole podstawowej, w 93 roku. Zawsze jeździłem do kolegi po szkole ze swoją kopią Street Fightera, tutaj do kolegi w miejscowości obok. I graliśmy w Streeta z mojej kopii, tak? I no pewnego dnia powiedział do mnie coś takiego, że dziś nie gramy w Streeta, dziś gramy w coś innego, coś lepszego. Jak to nie gramy w Streeta? Jak to w coś lepszego? I tak, odpalił Body Bros Galactic i tak, ta gra była świetna. Bardzo mi się spodobała, była bardzo fajna. Sterowanie było dziwne, ale to było coś, co braliśmy za coś oczywistego. Ta gra po prostu taka była. To nie była żadna konwersja i tak dalej. Ta gra taka była. Owszem, trudna, ale owszem, graliśmy i nie przejmowaliśmy się tym. Tak jest, nawet się już czytało. Po czasie było tak, że gdy stałem się posiadaczem swojej kopii tej gry na swoją Amigę już, to pamiętam, że nie osiągnąłem w tej grze nie wiadomo czego. Tak naprawdę tylko trochę, połowę, zaliczyłem połowę tej gry. 3 etapy z 6, tak? I prosty powód, ta gra była bardzo trudna. Nawet na najłatwiejszym poziomie trudności, na którym dziś będę ją sobie testował, tak a propos. Cholernie trudna, ale i tak w nią grałem. Grałem dosyć sporo. Dobra. A więc lecimy z tematem. Tak jak mówiłem, łatwy poziom trudności, a więc muszę ustawić sobie opcję Mercy on, Mercy na off, czyli mogę strzelać sobie, uderzać w ogłuszonego przeciwnika. Main menu, one player game, oczywiście biorę Daniego i niechże będzie od, no nie wiem, no od Titaniki. Walczę z laserem, tak a propos. No i wczytujemy dalej. Troszeczkę te dyskietki rzężolą. Tak nieznacznie, ale generalnie jest dobrze. W mojej Amidze 1200 ta stacja dysków jest wysłużona troszeczkę, ale jeszcze śmiga. Śmiga, daje to radę, tak bym powiedział. Troszeczkę głośno chodzi, ale jest oryginalna, tak? I cały czas coś tam jednak sobie radzi. Tak mi się wydaje. Czyżby była zmiana dysku? Albo nie, albo tak. Tak jest, dysk drugi. Patrzymy, dysk drugi. No i dobra, no i czyta. A więc, jakby nie patrzeć, działa. I chyba będzie gra. Tak jest, gramy. Ła, pięknie. Przytrzymujemy fire i robimy specjala. Czy nie mam turbo włączone? Nie, nie mam. Ha, ha, ha. Nie wiem, czy powinienem z bliska do niego podchodzić. Ła. Coś jeszcze pamiętam. Wow, runda zaliczona. Ej, nie jestem taki kiepski wcale. Gra się w to bardzo fajnie, pod warunkiem, że tak, że opanujemy odpowiednio sterowanie, bo to nie jest takie oczywiste, że je opanujemy. Powiedzmy, że daje radę. Oczywiście przy każdym wypuszczeniu projectile'a pasek, który musimy naładować, żeby go wypuścić, wydłuża się. Pięknie. Walka w zwarciu jest dziwna w tej grze. Jesteś mój. Pięknie. Generalnie ten cios taki obrotowy. Deny to jest odpowiednik Ryu lub Kena z Street Fightera. Czyli mamy, jak to się nazywało? Nie Shoryuken, nie Hadoken, tylko to inne. Tylko to inne. Patrzcie, zapomniałem, jak się nazywa ten cios. No wiecie, ten młynek taki. Także tak. Twórcy wzorowali się po prostu na Street Fighterze. Graficznie wyszło im to bardzo dobrze. Wczytujemy dalej. Tu już nie powinno być zmiany dysków, ale
samo to, że tutaj są tylko dwie dyskietki, to powoduje, że nie ma takiego mieszania dyskietkami. A gra daje masę radości, jest naprawdę fajna i to jest zadziwiające, że taka gra na dwóch dyskietkach. Powtórzone tak jakby z Elfmanii. Jesteś mój. Z Elfmanii, gdzie mieliśmy też dwie dyskietki, prawdopodobnie, a naprawdę kawał dobrej gry. No nie, ej, halo. Nie, szlak by cię. Gamoń. Dobra, chyba jesteś mój. Pięknie, udało się. No mówię, to trzeba nad tym zapanować, nad tym systemem walki. Ale gdy już zapanujemy, no to widzicie, idzie całkiem dobrze. Pierwsza runda jest moja, tak a propos. Tekno jest wspomnieniem po pierwszej rundzie. Tekno. Prawie jak combo. Prawie jak kombinacja. Ciach, pięknie to. No prawie się udało. Pięknie. Haha. Wciąga wszystko jak normalnie, jak ten, jak masło. Ja też zresztą. No i już zaczyna blokować, ale mu nie wyszło. I jest mój. A to generalnie oprócz tego, że gra jest bardzo fajna i świetna i super, to tak naprawdę wszystko działa, tak? Także jest też dobrze. Znaczy, ja wiedziałem, że ta gra działa wcześniej, bo ją oczywiście sprawdzałem. Za 3 dechy, taki zakup. Wydaje mi się, że to jest dobra cena. Kolejna planeta, czyli Ziemia. No to Ziemia. I walczymy z Juniorem. Juniorem, czyli... O, pierwszy dysk. Czyli naszym kumplem, z którym zrobiliśmy wypad na podbój galaktyki. Właśnie. Śmiga bez żadnego ale. Myślę sobie, że jeszcze zaliczę juniora. Zaliczę jeszcze juniora i to by było na tyle. Co do pierwszej części Body Blows. Nie powiedziałem, że ta gra była średnia według mojej opinii. Pomimo tego, że ją zachwalałem... Oj. Zachwalałem w sensie na początku, to tak, ona była graficznie średnia. Tutaj progres jest naprawdę... Na plus. I to duży plus. Graficznie ta część jest naprawdę super. Chociaż, tak jak mówiłem, gdy gramy, to tak naprawdę nie zwracamy uwagi na to, że ta gra się różni jakoś, żeby ta gra się różniła jakoś bardzo, jeżeli chodzi o grafikę, tak? No patrzcie, no. Puść. Stan. Miałem stana. Nie widać tej różnicy. Chociaż pewnie tak paleta kolorów jest tutaj zdecydowanie większa. Wiadomo, niż na ECS OCS, ale generalnie patrzymy na samą grę, tak? I to jest cała filozofia. Bo z tego czerpiemy największą radość. Nie wiem, że to jest ładniejsze czy coś. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, być może jest lepszy. Ale to jest po raz kolejny coś, na co tak naprawdę nie zwrócimy jakiejś dużej uwagi. Pięknie wytaszczył. Oj, wydawało mi się, że to się zakończy dla mnie porażką. Oj ty. No, prawie go sięgnął. Dany. No i dobra, jest mój. Dany został pokonany. Tak, ewidentnie został pokonany. No dobra, mój aparat przestał nagrywać, tak a propos. Już się skończył. Także, a może jeszcze jedną walkę? Może jeszcze jedną walkę zaliczę, bo gra mi się bardzo podoba. Czemu by nie? Moje testowanie przeradza się w granie po raz kolejny. Gram ze swoim lustrzanym odbiciem, czyli z Denym. Denny versus Denny. Zobaczymy, co z tego będzie. Wczytuję dalej.
To chrobotanie takie, którego prawdopodobnie nie słyszycie, bo jest dosyć ciche, pochodzi raczej ze stacji dyskietek, nie ze samej dyskietki. Tak mi się wydaje. Czyżbym musiał zmienić dyskietkę? To by było dziwne, bo przecież powinien być załadowany do pamięci, tak? A może nie, to był tylko dekrancz danych. Ha, ha, ha. Ajajaj, powinien być blok. Pięknie mnie wyciągnął. Łoch, ale poszło. Dany. Dobra, jest. Wciągaj to. I jest mój. Udało się tak a propos. Ej, powiem szczerze, że chyba idzie mi troszeczkę lepiej niż kiedyś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może mi się wydawać oczywiście. Ale gra się w to całkiem przyjemnie. Oj, no... To był fart. Powiem wprost. W pierwszej części nie mieliśmy tego wskaźnika, ile jeszcze czasu pozostaje do naładowania. No i co? Do naładowania specjala. Oj. Nie wiem jak go... Co za uparciu. Pięknie, wyprowadzony, wyprowadzona kontra. I jesteś mój. No i dobra, i Denny został pokonany. I na tym zakończę to testowanie oczywiście. Tak, testowanie dyskietek z Body Blows Galactic. Wszystko działa, jak widzicie, bardzo dobrze. I małe podsumowanko. Jak zawsze małe podsumowanko musi być przecież. No i cóż mogę powiedzieć, kolejny działający tytuł w mojej kolekcji. Trzy dychy, dobra cena, to była okazja. Takie jest moje zdanie, to była okazja. A co to oznacza? No cóż, przy odrobinie szczęścia dziś możemy jeszcze wyrwać dobre tytuły, bo Body Blows Galactic dobry tytuł, w dobrych pieniądzach. Trzeba mieć szczęście lub po prostu zaryzykować, bo wiadomo, w opisie tej, w aukcji tej gry było napisane takiego, że nie wiem, nie mogę sprawdzić, nie wiem czy działa, a więc sprzedaję jako przedmiot kolekcjonerski. I tutaj można zaryzykować, wiadomo, że to odrzuca ludzi, bo łatwiej się kupuje, gdy ja wiem, że działa, sprawdziłem, screeny są, wszystko jest ok. Ale są gry, które są opisane w ten sposób, nie wiem, nie umiem, nie potrafię, nie mam na czym sprawdzić, nie wiem co to, nie wiem czy działa. Zaryzykowałem, udało się i za trzy dyszki Body Blows Galactic jest to dobra cena. W naprawdę świetnym stanie, z polskiej dystrybucji jeszcze, żeby było śmieszniej, także w ogóle wypas, chyba, tak mi się wydaje. I też pytanie do Was teraz. Co Wy myślicie o Body Blows Galactic? Czy graliście w tą grę za młodego, może gracie w nią nadal? Jakie jest Wasze zdanie odnośnie sterowania, o poziomie trudności, ogólnie o tej grze? Grafika fajna, może średnia, sterowanie może być, a może nie, a może po prostu ta gra jest za trudna przez to sterowanie. Każdą opinię Waszą chciałbym przeczytać w komentarzu pod tym filmem. Po prostu chcę wiedzieć, czy ta gra Wam przypada do gustu jak mi, czy może nie. Wiadomo, że były inne, lepsze, gorsze, w których lepiej się sterowało, z gorszą grafiką, tytuły były różne. Ale Body Blows Galactic wydaje mi się, że jest godny tego, żeby się nią zainteresować i jestem ciekawy, czy podzielacie to zdanie, czy podzielacie moje zdanie. Właśnie. A w tym odcinku to było na tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was, Pęczart, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Fight.